Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 26 sierpnia do 1 września. Tarot, karty cygańskie i niespodzianka na koniec. Także zaczynamy od kart tarota dla byka. Przypomnę do kart 26 sierpnia, 1 września. Także zaczynamy. Poniedziałek, jakieś spory tutaj się pokazują. Ktoś może czuć się gorzej z powodu, moi drodzy, niedowartościowania. Tu możecie poczucie mieć zmarnowania, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym. Czegoś się obawiać. We wtorek już będzie lepiej, bo przyjdzie pomoc, czy finansowa, czy ktoś Wam pomoże, poświęci Wam swój czas. Będzie zadowolenie. Macie przyjaciela, na którego możecie liczyć we wtorek. W środę przemieszczanie się możliwe, delegacja służbowa, jakieś zebranie, wiadomości, bardzo dynamiczna środa. W czwartek też urzędy się pokazują, jakieś sprawy związane z ludźmi, z urzędnikami. Tu ktoś jest, może z lekarzem, ktoś jest potrzebny Wam, widać, do załatwienia sprawy, do porozmawiania. To może być notariusz, adwokat, lekarz. W piątek kobieta empatyczna, która Was odwiedzi, porozmawia. Jest szansa na pomoc taką mentalną, duchową. Macie wsparcie w piątek. W sobotę podróż, gdzieś będziecie się wybierać, może coś korzystnie sobie tutaj zakupicie, sprzedacie, także jest szansa na to, że ten dzień będzie bardzo takim dobrym, miłym czasem i odpoczynkiem dla Was. Niedziela, fajne świętowanie, rodzina, znajomi odwiedzają Was, wspólnie siedzicie, spędzacie sobie czas na przykład w domu, na tarasie albo w miłym jakimś, moi drodzy, miejscu, jakiejś restauracji. Zdrowie, uważajcie na bóle głowy szczególnie, bóle pleców, pęcherz moczowy, ogólnie takie dolegliwości nagłe jakieś, tak, ale powracające. Zobaczmy, kochani, tutaj karty cygańskie najpierw, które podsumują. No właśnie, otrzymanie, moi drodzy, jest miłość, otrzymanie prezentu. Ale nie do końca jest to szczery prezent. Także taka sytuacja może Was spotkać. Może ktoś fałszywy Was odwiedzić. I teraz planowane, kochani, niespodzianki, czyli czytanie, moi drodzy, z charmsów, z obiektów. Wylosujemy sobie 7. Zobaczymy. Ja oczy zamykam. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. Dobrze. Przede wszystkim, moi drodzy, tutaj wychodzą sprawy jakieś, moi mili, urzędowe, z ważną jakąś instytucją. Tutaj też możecie znaleźć się w miejscu publicznym. Sprawy w miłości. Podwójna sprawa uczuć, możliwe, że ktoś będzie się deklarował, też tak może być. Tu oczywiście też jest serce. Ktoś Wam okaże z jednej strony serce, ale z drugiej strony będzie czegoś oczekiwał. Nieskończoność, czyli sprawy, moi drodzy, które będą nadal się ciągnęły. Ale pamiętajcie o tym, że ta nieskończoność jest, moi drodzy, dobrym mimo wszystko znakiem, bo oczywiście czegoś nie dokończycie na pewno w tym tygodniu, co planowaliście, czyli cały czas będzie, moi drodzy, tutaj jeszcze sprawa, która się ciągnie dłużej. Może niedopowiedziane jakieś słowa w miłości.
Także też macie stabilizację, jest kotwica stabilizacja, ale uważamy na zmiany. Jest, moi drodzy, tutaj coś zawiązanego na kokardkę. Jest tu oczywiście, moi drodzy, jakaś niespodzianka dla Was. Ktoś możliwe właśnie, że Wam coś sprezentuje. Także to wszystko dla Was, moi drodzy. Ja bardzo gorąco pozdrawiam. I cóż, i przechodzimy teraz do kolejnego znaku, do panny. Panna, 26 sierpnia, 1 września. Zobaczmy, co dla panien. Jaki to będzie tydzień. Poniedziałek na pewno będzie czegoś szukanie po omacku. Ja myślę, że też są tutaj obawy i niejasność sytuacji. We wtorek już będzie lepiej, ponieważ panna będzie miała fajną współpracę, radzenie sobie ze wszystkim. Dużo obowiązków na pewno, dużo pracy we wtorek, dużo działania. Środa też jest praca, ustalanie planów, strategii. Być może niektórzy nawet będą ustalać badania jakieś lekarskie. Zapisywać się, tak? Na jakąś profilaktyczną, moi drodzy, kontrolę. W czwartek karta diabła. Uważajmy, moi drodzy, bo ktoś może chcieć nas wyprowadzić z równowagi. Tutaj są toksyczne relacje, ale myślę, że też może być spór o finanse w czwartek. Finanse mogą być duże i mogą być właśnie spory finansowe. W piątek jest tutaj pokazana, moi drodzy, dziesiątka monet. Bardzo dobrze jest to wróży na finanse, tak? Spotkania rodzinne, tutaj też finanse ze spadków od rodziny, finanse znalezione, rozmowy, albo już rzeczywiście tutaj otrzymujecie te pieniądze. Ale pamiętajcie o tym, że te karty sąsiadujące nie są dobre, więc tak jak mówiłam, w czwartek może być spór, w piątek rozmowy o finansach, a w sobotę znowu ukryte sprawy. Możliwe oszustwo, możliwe, że coś wam z domu zginie. Uważajcie na to. Także nie wierzcie za bardzo, nie otwierajcie nikomu drzwi obcemu. Tutaj też ktoś może was okraść najnormalniej w świecie, w waszym domu. To jest takie ostrzeżenie, ale też może być jakaś pomyłka tu finansowa. Mogą być jakieś oszustwa różnego rodzaju. No, niestety przy tych kartach ktoś będzie fałszywy w domu. U byka. I niedziela, moi drodzy, jest ochrona z góry na szczęście, jest arcykapłan, wyrównana energia. Możliwe, że wiele rzeczy się wyjaśni. Tu oczywiście też będziecie się, moi drodzy, być może modlić, być może zwiedzać jakieś muzea, kościoły albo też stare zamki. Też myślę, że niektóre osoby będą sobie czytać książki w zaciszu domowym. Bardzo dużo macie kart finansowych, ale przy tym są, moi drodzy, sprawy niejasne. Zdrowotnie, tu stany zapalne, bóle głowy, drobne przeziębienia, bóle kości, stawów, jeszcze raz, sprawy hormonalne. Także trzeba uważać na siebie i oczywiście leczyć się, stany podgorączkowe, takie informacje. Jest miłość, jest kobieta, osoba, która zasługuje na miłość, ale też tu, moi drodzy, jakieś zaległe sprawy urzędowe czy właśnie spadkowe i szykuje się podróż. Zobaczmy teraz obiecane, moi drodzy, charmsy, czytanie, 7 tutaj obiektów wybierzemy, zobaczymy, co nam one podpowiedzą, jak podsumują ten horoskop. Raz, dwa. 3, 4, 5. Ja mam oczy zamknięte. 6, 7. Dobrze.
Przede wszystkim, moi drodzy, szykuje się sprawa urzędowa, wysoki urząd. Możliwe, że też właśnie jakieś sprawy, które trzeba będzie załatwić nagle. Nagła podróż tutaj też się pokazuje. Uwolnić trzeba swoje emocje, bo ukrywane emocje nie są dobre dla waszego zdrowia. Uwalniamy emocje. Podwójna sowa, sytuacje związane, moi drodzy, tutaj z nauką, z doświadczeniem, czegoś będziecie się douczać, czytać, mądre rozmowy z kimś właśnie w jakiejś instytucji wysokiej, sprawy miłosne, uczuciowe rozwiążą się. Wiele spraw może się rozwiązać tutaj w każdej dziedzinie, bo mamy klucz, sukces, rozwiązanie, moi drodzy, waszych spraw. Także dużo dobrego, ale zwróćcie uwagę na, moi drodzy, ostrzeżenie, oszustwo, złodziejstwo w waszym domu w tym tygodniu. Ja nie straszę, tylko ostrzegam. Tak, dobrze. Tak musi być, moi kochani. I koziorożec. Dobrze. Koziorożec, 26 sierpnia, 1 września. Zobaczmy, co dla was. O, właśnie. Co tu się będzie też działo, proszę bardzo. Poniedziałek, sprawy do załatwienia wysokiej instancji, że tak powiem, arcykapłan, ze wszystkim sobie poradzicie, czy to będzie lekarz, czy to będzie dosłownie ksiądz, czy to będzie też, moi drodzy, jakaś nauka, to oczywiście ze wszystkim sobie poradzicie. Arcykapłan daje ochronę z góry. We wtorek jest karta oszustwa, złodzieja, pomyłki. Trzeba bardzo uważać, bo ktoś może skraść nam pomysł, ktoś może robić coś za naszymi plecami, albo też wy możecie się pomylić, moi drodzy, oceniając kogoś. Także tutaj ostrożnie postępujemy w obydwie strony. Do kogoś i oczywiście do siebie w swoim kierunku. Środa, karta świata. No tutaj spotkania, moi drodzy, może za pomocą internetu. Możliwe, że ktoś będzie wyjeżdżał za granicę, jakieś odwiedziny. Na pewno tutaj jest takie wyzwolenie, nowe projekty w środę, nowe możliwości. W czwartek dużo pracy będzie dla was i oczywiście, kochani, na pewno się tym zajmiecie, nowe plany, strategie będziecie ustalać. W piątek trochę odpoczynku, przeczekania, wycofania się, nie podejmujemy decyzji, myślimy o swoim zdrowiu. Sobotę karta, moi drodzy, głupca, radosny czas spędzony z dziećmi i oczywiście wszystko jest radosne, szczęśliwe, pod kontrolą. Mogą być jakieś flirty, jeśli ktoś na przykład potrzebuje, może się umówić na randkę. I niedziela jest oczywiście as mieczy, ważna rozmowa, spotkanie i też odgradzanie się od niepotrzebnych osób, sytuacji. Tutaj macie, moi mili, w zdrowiu układ oddechowy do kontroli, układ nerwowy troszkę, może ktoś was wyprowadzić z równowagi, emocje. Troszkę bóle pleców, drobne takie dolegliwości, stawy kości, plecy. Trochę hormonalne. Jest nadzieja, moi drodzy, na rozmowę ze starszym mężczyzną i na jakieś pieniądze, podpisanie, bądź, moi drodzy, jakieś dokumenty, bądź też tutaj jakieś ważne rozmowy ze starszym mężczyzną. No i na koniec horoskopu obiecane charmsy i wróżba. 7 teraz wylosuję. Ja nie patrzę, oczy mam zamknięte. Raz, dwa, trzy.
cztery, pięć, sześć i siedem. Także zobaczmy sobie, co tu mamy. Sowa jest edukacja, mądre rozmowy. Nieskończoność, sprawy jeszcze się nie skończą w tym tygodniu, ale jest krzyż, karta, znaczy się znak zmiany. Podróż, moi kochani, dużo pomyślności i miłych wiadomości z daleka. I tu oczywiście jest śnieżynka. Na początku zimy ważna, moi drodzy, dla Was sprawa związana z zakończeniem czegoś ważnego. Może to być zmiana, może to być podróż, ale też związana, moi drodzy, z miłą jakąś wiadomością. Także tyle dla Was na dzisiaj, kochani. Ja bardzo gorąco pozdrawiam. I dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.